Witam Was, moi drodzy. Dziś wyjątkowy gość w naszym studiu, Ewa Brodnicka. Cześć, witam serdecznie. Witam. Nie zgadzam się na ten początek, bo mówisz tak do każdego gościa wyjątkowo. To prawda, ale za to mi płacą. Nie czuję się teraz wyjątkowo. Dobra, to mam jeszcze raz zacząć bez tego? Nie. Dzień dobry, witam wszystkich. Bo przed nagraniem... Czekaj, sto razy powtarzane kłamstwo staje się prawdą, więc ja już uwierzyłam w to, że jestem ale wyjątkowy. Ale ja nie kłamię, ponieważ ja na przykład, to jest moje oficjalne oświadczenie, chciałbym mieć taką nauczycielkę WF-u. O, no jestem z zawodu nauczycielką wychowania fizycznego, tak samo jak moi rodzice, ale no nie poszłam w te ślady. Myślę, że już w szkole pracować nie będę, ale kto wie, nigdy nie mów nigdy. Dobrze, proszę opowiedz nam tę historię, bo ja myślę, że to jest świetny początek rozmowy. Tę historię o Krynicy Morskiej i Górskiej, bo to, jak to usłyszałem, to mówię wow. Ojej, tak, no różne, można powiedzieć, fuck-upy robiłam w swoim życiu i rzeczywiście spędziłam, mając 19 lat, chciałam pojechać do Krynicy Morskiej, a wylądowałam w Krynicy Górskiej. Byłam trzeźwa po żadnych używkach. Spałam w tym pociągu i wiesz, zorientowałam się dopiero jak dojechałam na miejsce, więc spędziłam, no myślę, że ponad 24 godziny, wiesz, gdzieś tam na stacjach i w pociągu. Ale miło to wspominam, bo teraz jak wsiadam gdziekolwiek, to wiesz, to się dwa razy zastanawiam, chociaż zdarzyło mi się jeszcze pomylić wykupienie samolotu. Jest dwa Frankfurty są. No i niestety też kiedyś kupiłam bilet z innego lotniska. Chciałam odprawić się. Pani mówi, nie, to jest bodajże, nie wiem, jakieś 500 kilometrów stąd, więc nie dojechałam. I no, podwójnie zapłaciłam za ten lot. Kiedyś też spóźniłam się na samolot, spędziłam noc właśnie na lotnisku. Także kilka takich historii jest, tak. Powiedziałaś na początku, że gdy się witam, to zawsze mówię to samo o tym gościu, który dziś jest w studiu. To znaczy, że jakieś wywiady wcześniej widziałaś? Widziałam, ale też montaż robiłeś i cały czas ten początek. Witam serdecznie. Tak, wyjątkowy gość, tak wiesz. Teraz już wszystko rozumiem. Tak, ja się malowałam w łazience, wszystko słyszałam. Przez 10 minut wkręciło mi się to w głowę. Słuchaj, jak wchodziłaś do świata freaków, to byłem tego świadkiem. Wiele osób w środowisku bokserskim pukało się w czoło, pytało, co ona robi. A zobacz, a teraz po latach coraz więcej pięściarzy, jak ty na to patrzysz? No może z lekką satysfakcją, że miałam rację, że to trochę w tym kierunku idzie, ale też z lekkim smutkiem, że mało kibiców chce w tym momencie oglądać boks, ale wiem, dlaczego tak jest, więc środowisko bokserskie, nawet dzisiaj rozmawiałam z trenerem, jak jechałam, że nie przyjęli mnie na tamte czasy dobrze. Czułam się taka trochę niezrozumiana, wiesz. Oczekiwano ode mnie, że będę jakimś przykładem w ogóle wszelkich cnót i nie wiem, jakiś będę nie wiadomo jaki przykład dawała. Nie mogłam na ceremonię ważenia wychodzić w tym, w czym chciałam. Po prostu moim zdaniem tam rządzą boksem amatorskim przede wszystkim stare dziadki, które nie rozumieją tego, co się obecnie dzieje na rynku. No i mam taką trochę satysfakcję z tego, że przeszłam do tych freaków, bardzo dużo osób mnie hejtowało, mówili, że no w ogóle co ja robię, mówili, że nie jestem sportowcem i tak dalej, a we freakach czuję się, wiesz, mile przyjęta, ci ludzie są kreatywni, zwariowani, szaleni, niezależni i też odważni, bo nie przyjmują się, wiesz, tym, co inni o nich mówią, więc to jest moim zdaniem miejsce, w którym się czuję idealnie. Polski boks jest zaściankowy. To są twoje słowa sprzed jakiegoś czasu. Ty się cały czas pod tym podpisujesz? Tak, nic się nie zmieniło. Oczywiście, wiesz, Mariusz Garbowski, to w kontrakcie muszę mówić kilka razy jego nazwisko. Oczywiście, wiesz, wspominając kilkanaście lat temu, pewnie 10 lat temu, kiedy przychodziłam do Mariusza i nikt nie chciał, wiesz, w ogóle w boksie zawodowym wtedy kobiety, no to on jakby bardzo mi pomógł i rzeczywiście miał takie, wiesz, świeże spojrzenie, ale co może jedna osoba, wiesz, jedna osoba zrobić w boksie, kiedy, no, tak jak mówię, towarzystwo zaściankowe, nie ma emocji, za duże rękawice, mało nokautów. I ja rozumiem, że sportowiec przygotowuje się do walki, wiesz, tylko na sali treningowej, ale już trzeba trochę jakby wyjść poza te ramy, powinno się to nagrywać, powinno się więcej pokazywać życia prywatnego, no też oczywiście przygotowania, a sportowcy po prostu skupiają się tylko na
w swojej robocie i okej, okay, to jest fajne, to jest dobre, ale jak widzimy, to nie jest wystarczające. Jeżeli sportowiec nie potrafi tego robić, to powinien mu pomagać jakiś marketingowiec, wiesz, żeby był większy odbiór z kibicem. Dlatego teraz kibice oczekują emocji, prawdziwej twarzy, takiej codzienności, żeby nagrywać. No chcą być z nami jakby, wiesz, na co dzień. Czy ja już mam teraz o tobie mówić jako o byłej pięściarce? Powoli tak. Czyli zostawiasz sobie taką małą furtkę. Przyzwyczajam się jeszcze do tej myśli, ale myślę, że jeszcze jakiś czas temu mówiłam, że jeszcze jedna walka w boksie zawodowym, że jeszcze walka o pas, a teraz już mi tak na tym bardzo nie zależy. Już 3 lata nie boksowałam, bawię się we friki, zupełnie wiesz, inna stójka, inne przygotowanie do walki. Trenuję tak samo ciężko, czasami wydaje mi się, że do frika przygotowuję się ciężej, bo jest parter, wiesz, jest tyle płaszczyzn i tak mi się wydaje po prostu, że to jest taka nowa dyscyplina dla mnie sportu, że ciężej pracuję. I nie wiem, jeżeli Mariusz Grabowski załatwi jeszcze jakąś interesującą walkę, to może. Czemu nie? Nie będę teraz mówić, że nie, bo potem będą mi ludzie wypominać, że już mówiłaś, że nie, jakaś ciebie hipokrytka. Ale to jest tak, że gdy patrzysz, zakładając, że już tej kolejnej walki w pięściarstwie nie będzie, że to jest koniec tej kariery, to ty mogłabyś patrząc w przeszłość powiedzieć, że zrobiłam co mogłam, czy można było wycisnąć więcej, jestem spełnionym sportowcem, szkoda tego pasa. Wiesz co, w Polsce w ogóle zauważyłam, że hejtowane są osoby, które są zbyt pewne siebie, ale z perspektywy tego, co osiągnęłam w boksie, czuję się spełnionym sportowcem i oczywiście można było więcej osiągnąć, nie wiem, zdobyć kilka pasów, ale moim marzeniem było generalnie osiągnięcie Mistrzostwa Świata. Nie marzyłam już potem o obronie 5-krotnej, to było dla mnie też wielkie wow. Potem wymarzyłam sobie jeszcze walkę w Stanach Zjednoczonych, w Las Vegas, więc dla mnie to było spełnienie marzeń i spokojnie odejdę na emeryturę, a wiesz, jako taka w pełni zadowolona sportsmenka, która osiągnęła to, co chciała. To jest ciekawe, bo dotknęłaś tego tematu. To jest jedna z niewielu rzeczy, które Sebastian Fabiański powiedział i mogę powiedzieć, że to było mądre, bo on kiedyś powiedział, że... Jedna z nielicznych. No tak, no niestety, no wiadomo. Widziałaś jego walkę? Widziałam. No właśnie, to nie drążmy tego tematu. Natomiast on kiedyś powiedział, że w Polsce ludzie mylą pychę, znaczy pewność siebie z jakąś pychą i tak dalej. Wiesz, że mamy z tym problem. Jak ktoś tak, jest zbyt pewny siebie, jak to okazuje, tak, to już to ludziom nie pasuje. No tak, lubimy takie osoby, które nawet tak wygrają, to powiedzą, nie, źle mi poszło. Takie biczujące się, mogę to powiedzieć kolokwialnie. Właśnie mylimy, tak? Pewność siebie sportowca, który, wiesz, gdzieś wychodzi na ceremonię ważenia, wychodzi na konferencję, gdzie musi pokazać pewność siebie, musi pokazać tą taką agresję sportową i też no, to jest jednak trudna dyscyplina sportu, gdzie się nie umawiam na kawę z moją rywalką, tylko naprawdę mamy się później bić, ale mylone jest to właśnie z arogancją, z pychą, z brakiem szacunku, no i z jakimś takim poniżaniem może, wiesz, drugiej osoby, a to w ogóle nie ma tego na celu, bo ja na co dzień jestem osobą, która szanuje drugiego człowieka, nieważne jaką masz pracę, ile zarabiasz, wiesz, jakby nie uważam, że człowiek jest, nie wiem, pierwszej kategorii, drugiej kategorii, ale co innego, jako sportowiec, kiedy wychodzę, czy nawet jako freakfightowiec wychodzę do pojedynku, no to wtedy, wiesz, jestem jak zwierzak nastawiona, pewna siebie, muszę być pewna siebie. Ja tylko mogę w siebie najbardziej wierzyć. Nikt we mnie tak nie uwierzy, jak ja sama w siebie. Powinienem od tego zacząć tę rozmowę, bo ty 2 miesiące temu chyba w rozmowie z Plotkiem powiedziałeś, że od roku tak, nie pijesz alkoholu i tak, chciałem zapytać, czy trwasz w tym postanowieniu? Tak, trwam w tym postanowieniu i nie chcę tutaj mówić, że wszystkich zachęcam i w ogóle być jakimś wzorem do naśladowania, ale uważam, że to mi bardzo służy i myślę, że wam też by posłużyło. Czuję się, nie wiem, czuję, że wiesz, jakieś takie przebudzenie w sobie czuję, tak? Bo potrafię się bawić bez alkoholu, bez żadnych używek. W ogóle, no jakby wiesz, wszystko mi lepiej smakuje w tym życiu i lepiej się wysypiam. I jak sobie pomyślę, że miałabym dzisiaj się upić, jutro mieć tego kaca i potem, wiesz, kilka dni dochodzić do siebie, to już mi się nie chce.
Więc serdecznie polecam, zachęcam i życie nabiera większego smaku. Może na początku niektórym będzie trudno, wiesz, większość ludzi mówi, nie potrafię się bawić bez alkoholu. Myślę, że da radę. Dobrze, ja jeszcze chcę dotknąć świata boksu, bo znam taką historię na przykład od jednego z zawodników, który widział, jak sędzia punktowy w trakcie walki gdzieś tam pisał SMS-y pod stołem. Jestem ciekawy, bo ja też jestem blisko tego świata, kocham boks i jest mi smutno, patrząc na to, gdzie ten boks zmierza. Byłem kiedyś na turnieju towarzyskim, gdzie sędziowie w niedzielę, drugi dzień turnieju, już śpieszyli się do domu i po prostu ten czas walk skracali, żeby jak najszybciej pojechać. To był przecież turniej dla młodych zawodników, którzy jechali całą Polskę, żeby się pokazać. Widziałem, byłem świadkiem wielu kuriozalnych sytuacji w polskim pięściarstwie. Ty też czasem widziałaś, byłeś świadkiem sytuacji, po których łapałaś się za głowę? Tak, no sama też w boksie amatorskim miałam dwie takie sytuacje. Które pamiętam, gdzie uważam, że werdykt, wiesz, szedł w nie tym kierunku, co trzeba było i też byłam świadkiem, widziałam koleżanki, które boksowały, wydawało mi się, że wygrywały, a gdzieś schodziły z ringu pokrzywdzone, czy jakieś tam, nie wiem, minusowe punkty dostawały od sędziego ringowego, więc masz rację, to sędziowanie w boksie mi też jest przykro, ale tutaj nic nie pomoże, wiesz, nasz smutek, tylko trzeba by było to wszystko po prostu bombę tam zrzucić, wszystko wywalić do góry nogami, pozwolić młodym ludziom może tym zarządzać, oczywiście brać się doświadczenie i naukę od starszych trenerów i tak dalej. Właśnie w czym jest jeszcze problem? Boks tak naprawdę, mamy w Polsce bardzo dużo talentów, bardzo dużo. Jak ja tutaj przyjeżdżałam, nie wiem, z trenerem z zagranicy, to mówił, że mamy talenty, no ale brakuje tego szkolenia, brakuje, wiesz, przygotowania mentalnego, fizycznego, więc tutaj myślę, że to kuleje. A ty dostrzegasz w ogóle jakiś postęp, jeżeli chodzi na przykład o pracę z pięściarkami, o reprezentację, bo są młodzi trenerzy, którzy gdzieś mają swoje spojrzenie. Chyba mogę mówić, że są jakieś sukcesy. Nie wiem, jak ty na to patrzysz. No tak, dziewczyny rzeczywiście dają sobie świetnie radę i widzę, że młode zawodniczki tak są też lepiej prowadzone, bo wiesz, chociaż jest przygotowanie fizyczne, którego kiedyś albo nie było, albo było na bardzo niskim poziomie, więc no, oczywiście obserwuję, kibicuję i mam nadzieję, że to przyniesie efekty. Dobra, ostatnie pytanie dotyczące pięściarstwa, bo oczywiście to nie jest żadna tajemnica, że gdzieś tę swoją przygodę rozpoczynałaś mając 21 lat. I to jest tak, że ty sobie kiedyś zadawałaś pytanie, co by było, gdybym zaczęła wcześniej? Może mogłabym wcześniej? Jeszcze to... Tak. Nic by to nie dało. Nic by to nie dało, bo myślę, że wrócę do tego szkolenia, ok? Teraz mam zajebisty team. Trenuję, wiesz, z trenerem ze wschodu, Andrzejem Chremyką, boks. Jestem mega zadowolona. Mam Leszka Pyrka od przygotowania fizycznego. Mam bardzo młodego trenera od jiu-jitsu. 24 lata ma Marcin Maciulewicz. I to jest team, który sobie, wiesz, taki dream team, który sobie stworzyłam. Ale to, jak ja zaczynałam, mając 21 lat, nie mogę powiedzieć, żebym miała tak wszystko, wiesz, poukładane. Tutaj miałam przygotowanie fizyczne, tutaj miałam, nie wiem, trening techniczny, potem jakiś tam inny. Nie, po prostu wszystko było na jedno kopyto. Wyobraź sobie, że przez 2 lata trenowałam skakankę. Robiłam dokładnie tą samą rozgrzewkę. Skakanka 4 razy po 2 minuty. Worek ileś tam razy po 2 minuty i to było wszystko jakby, jakaś tam, wiesz, technika, sparingi to też się odbywało na takiej zasadzie, żeby mi tam, wiesz, coś mogę przeklinać, pierdolił. Możesz, oczywiście. Najlepiej jeszcze jakiś chłopak, żeby mi, wiesz, złamał nos, więc uważam, że... Fajne podejście. Każdy trener dał mi jakąś cegiełkę do, wiesz, do mojego przygotowania i do tego, co osiągnęłam, ale będę okrutna i przepraszam Was wszystkich, ale uważam, że trenerzy się nie rozwijają. Ten team, który ja mam, jest zajebisty. Chociażby w MMA widać, że też jakby to lepiej wygląda. Jiu-jitsu fajnie wygląda. Zupełnie inna bajka, nie? MMA. W boksie, no niestety, ale... Nie widzę, żeby cokolwiek się zmieniło i jak najwięcej w boksie, jak walczyłam o Mistrzostwo Świata, nauczył mnie Gus Karan ze Stanów Zjednoczonych. I wyobraź sobie, że jak on tutaj przyjeżdżał do Polski, to były takie, wiesz, głosy, on będzie mnie uczył? A co on osiągnął? Amerykanie w ogóle walczą? Co on osiągnął?
kurczę, ludzie. No ale tak mówili pięściarze? Nie, tak mówili niektórzy trenerzy. Albo a, wiesz, tak. Albo nie wiem, no, zamiast patrzeć, po prostu tak patrzeć, co on robi, nie, to my robimy to samo. Oczywiście, niektórzy trenerzy chcieli się uczyć, a niektórzy nie. I w tym jest problem, w taka pycha, ego, że ja już wszystko wiem. A przecież trener jest jak lekarz, powinien się całe życie uczyć. No, ja muszę wolniej mówić. Dobra, przechodzimy teraz do świata. Kwestie dotyczące którego interesują na pewno bardzo wielu naszych widzów. Chcesz tego rewanżu z Lil Masti? Będzie ten rewanż z Lil Masti? A może z Linkiewicz? Bo w sumie to są dwie takie walki, w kontekście których mógłbym o taki ewentualny rewanż zapytać. Słuchaj, jeżeli chodzi o seksmasterkę, to ona teraz urodziła dziecko i w ogóle życzymy jej wszystkiego najlepszego. Tak. Nie, jeżeli, bo ja tą walkę przegrałam, jeżeli będzie chciała mi Aniela dać w przyszłości rewanż, to ja go chętnie wezmę. Przyjmę ten rewanż, bo uważam, że fajną by to miało historię i w ogóle ludzie na pewno by ten rewanż chętnie obejrzeli, ale to od niej zależy, no bo tak jak mówię, ona wygrała tą walkę. Jeżeli chodzi o Linkiewicz, jeżeli miałoby dojść do rewanżu, to myślę, że na pewno nie w tym roku. I też chętnie bym z nią jeszcze raz zawalczyła, bo chciałabym pokazać więcej i wiem, że mogłam tam w pewnych momentach nawet zakończyć ten pojedynek przed czasem, więc chciałabym to powtórzyć i po prostu wygrać w lepszym stylu. Może ja ten temat powinienem zacząć od tego, czy to, że dziś jesteś tutaj z nami, to też jest jakiś dowód na to, że twoja kolejna walka jest bliżej niż dalej? Bo ja nic nie wiem, co jest w planach. Czy coś jest na horyzoncie? W tym roku. Mogę tylko tyle powiedzieć, że w tym roku na pewno na dużej, fajnej gali. Z rywalką, z którą do tej pory nie walczyłaś? Nie, nie walczyłam. Więc to będzie coś takiego nowego, fresh. A to prawda? Nowe mięsko. To prawda, że ty miałaś coś takiego w głowie, że gdybyś z Kamiszką przegrała, to byś tę swoją karierę zakończyła? Jak to wyglądało? Tak, bo wiesz co, właśnie z Anielą wyszłam z kontuzją kolana i dużo osób jakby nie chciało mi w to uwierzyć. Jakby tam, dobra, już no, nie wracajmy do tego, ale wiadomo, że ciężko się, wiesz, to nawet głupio się tak tłumaczyć po walce potem, że miało się kontuzję, tak? Jakby ja to wiem, mój sztab szkoleniowy. Po co wychodzi z taką kontuzją do walki? No właśnie, no właśnie, jestem w tym momencie, popełniłam błąd i przyznaję się, że postąpiłam głupio. Jak totalna idiotka, no bo się nie wychodzi w 20% swoich możliwości, tak? Z jakąś tam blokadą na kolano, organizatorzy o tym nie wiedzieli. Wiesz co, ja byłam w takim szale przygotowań, że nawet jakby wszystkie myśli, które mówiły mi, cały ból, który miałam, to wiesz, odrzucałam. Dopiero po walce tam się już tak totalnie, wiesz, rozłożyłam, że no, ciężko było mi chodzić tam, potem wróciłam na chwilę o kulach i tak dalej. Więc żałuję, że wzięłam tą walkę w takim formacie, ale no trudno, no, jakby nie można też żałować tego, co się zrobiło w życiu, po prostu trzeba wyciągać lekcje i powiedziałam sobie, że jeżeli walki z Kamiszką nie wygram, a byłam wtedy w 100%, wiesz, zdrowa, no to co ja tutaj w ogóle robię, no. Postawiłam sobie taką wysoką poprzeczkę, ale lubię, tak, jak taka jest presja na mnie, albo ludzie mnie skreślają, to chyba lepiej mi wtedy wychodzi, wiesz, bo z Linkiewicz też mówiono, że ona mnie zje, w ogóle, wiesz, bo jej dobrze poszła walka z Anielą, była dość wyrównana. No jak tak patrzyłeś, wiesz, na jedną walkę, na drugą, no to rzeczywiście, tak na kartach to wyglądało, że Linkiewicz mnie po prostu przejedzie po mnie. Tylko, że no ludzie... Ja to widziałem chyba podobnie. Może nie, że się przejedzie, ale dla mnie była faworytką tego pojedynku i się przyznaję do tego. Tak, i w ogóle nie mam o to pretensji, bo gdybym ja na to patrzyła z boku, to też bym tak obstawiała. Tylko, że ja tak jak mówię, tam byłam w 20% swoich możliwości i oczywiście przez miesiąc też się nie nauczyłam za dużo porteru, ale pokazałabym się lepiej ze stójki, tak? Byłabym wtedy bardziej mobilna na nogach. No więc przyjemnie też było, wiesz, widzieć, jak trenerzy we mnie wierzą, ten mój nowy sztab. Wiesz, bo w klubie też mówili tam po cichu do trenerów, że no, Linkiewicz tam w ogóle wygra, czy znokautuje Ewę. I trenerzy tylko mówili, aha, zobaczycie, no, zobaczymy. Więc to też jest przyjemne, jak czujesz, że masz taki backup, nie, za plecami. Cały czas patrząc z boku na ten świat freaków, w którym też pracuję, ale on nadal czasem mnie zaskakuje, czasem łapie się za głowę. Chciałem ciebie zapytać, czy twoim zdaniem
w tym świecie wszystko jest dozwolone? W świecie freaków, czy w ogóle? Tak, w kontekście tego, co się dzieje, wiesz, na konferencjach, te afery, to tak zwane poddymianie. Czy są jednak granice, których nie powinno się przekraczać? No tak, granice dla mnie, których nie powinno się przekraczać, to atakowanie rodziny, zaczepianie, wiesz, jakichś takich sytuacji bardzo prywatnych, których na przykład nie pokazuje się publicznie, tak? Czyli jeżeli ktoś, nie wiem, zaatakowałby moją rodzinę, która nie jest absolutnie, nie udziela się publicznie, nawet, wiesz, nie pokazuje jakoś tam publicznie swoich rodziców, no to myślę, że tutaj granica zostałaby przekroczona. To chyba tyle. Tak to z tego, co zauważyłeś, nie ma chyba innych granic. Większość tak jakby nie atakuje gdzieś tam prywatnie rodziny, chociaż też to się zdarza. No, ale tego nie popieram. Myślę, że to nie fajnie wygląda i też osoby, które w taki sposób atakują, nie będą też dobrze odbierane przez kibiców. Dopytam tak, czy ty na przykład żałujesz czegoś, jakichś słów, które padły z twojej strony na konferencji? Na pewno wielu. Ja tego później nie oglądam, nie lubię siebie oglądać. No, wiesz co, teraz sobie nie przypomnę, ale na pewno powiedziałam jakieś, wiesz, jakieś dziwne rzeczy. Chociaż staram się, wiesz, kontrolować, no, ale czasami są takie emocje. Z ostatnich konferencji nie. Myślę, że wszystko było tam takie, wiesz, takie ze smakiem i nawet żartobliwie chwilami było. Gdy po raz ostatni rozmawiałem z tobą, to pewnej pani nie było jeszcze w świecie freaków. Mhm. Teraz jest. I to jest walka, którą ja, też jako człowiek świata boksu, chciałbym zobaczyć kiedyś. Ewa Brodnicka, Ewa Piątkowska. Czy to mogłoby się wydarzyć? Na dzień dzisiejszy nie jestem taką walką zainteresowana. Wygrałam tą walkę w boksie i na dzień dzisiejszy nie. A jak widzisz, że Ewa Piątkowska na przykład w tym świecie walczy z facetem, to uśmiechasz się, jak to? W ogóle jej nie followuję i nie śledzę tego. Serio. No. Dobrze, okej. Szanuję takie podejście, szczerze. Ewa Brodnicka. Wiesz, z niektórymi ludźmi po prostu nie chcesz mieć do czynienia. Oczywiście, masz do tego prawo. A gdy na przykład, bo chciałem ciebie o to zapytać, Mateusz Gabrot kiedyś powiedział te słowa, że... Czy kobiety tak nie powinny walczyć, że on to raczej widzi balet, taniec, gotowanie, coś takiego. To ty sobie co o tym myślisz? Że odczep się, bo nie robię to nikomu nic złego walcząc. No nie, Gamrot jest generalnie prywatnie bardzo, to prawda, bardzo miłym facetem, więc... Myślę, że tak, wiesz, trochę chciał poddymić, ale wielokrotnie to słyszałam, chociaż dawno temu, jak zaczynałam boks, to ja to słyszałam, że po co to robisz, kobieta powinna to, tam rodzina i w ogóle, właśnie gotowanie, złamiał ci nos, a teraz już tego nie słychać. Dawno tego nie słyszałam. Kiedy on to powiedział? Teraz? Jakiś czas temu, ale on potem tłumaczył, że on oczywiście szanuje... No z rok temu, powiedzmy, lata temu. Okay. On oczywiście mówi, że szanuje, czy Asię Jędrzejczyk, czy inne zawodniczki, ale generalnie na przykład nie chciałby, żeby jego córka walczyła, bo powiedział, że no i co, ktoś by z nią walczył, coś by jakaś zawodniczka wyprowadziła jakiś cios, no co ja bym zrobił? No wskoczyłbym jak to Gamer przez tę klatkę i pomógł. No a znamy Gamera, że on potrafi przeżywać, to jest bardzo impulsywny człowiek, ale też znakomity sportowiec. Z jednej strony rozumiem, bo gdybym miała dziecko, to nie do końca bym chciała, żeby uprawiało sporty walki zawodowo, ale wiadomo, że jak się dziecko uprze, to już zrobi tak, jak uważa, bo moi rodzice też to bardzo przeżywają i nie lubią oglądać, no ale co mają zrobić, jak się dziecko uparło? Ty kiedyś powiedziałaś, jakiś czas temu, że ty byś chciała walki, tylko nie wiem, czy z Way of Blonde, czy z dziewczyną Way of Blonde. Musimy tu ustalić ustalenia. The Way of Blonde, a wiesz dlaczego? Aha. Bo tam jest taka, nie wiem, czy oni to nazywają jakaś loża szyderców, czy coś takiego, oceniają walki za kamerą, właśnie przed kamerą. I jak walczyłam z Linkiewicz, to była taka sytuacja, gdzie właśnie nam kilka osób siedziało i w tym The Way of Blonde i dostałam wtedy palcem, ja dosłownie miałam przejechane paznokciem po nosie i rozerwaną powiekę, dostałam palcem, wiesz, w oko. Leciała mi krew, przyszedł do mnie sędzia, oczywiście lekarz i tak dalej, wiesz, widzę za mgłą i oczywiście nie wiem dlaczego, ale ona powiedziała, że teraz to ona się w ogóle wycofa, tak jakbym udawała, że w ogóle, wiesz, że dostałam, tam krew mi leci, ledwo widzę.
I trochę mnie zdenerwowało to jej podejście. Ona powiedziała, nie, teraz już zobaczycie, ona na pewno zrezygnuje, powie, że palec w oko i wiesz, i zrezygnuje z tej walki. Więc nie podobało mi się to podejście, takie lekceważenie mojej osoby, moich osiągnięć. I co ja jestem? Przecież ona widziała moje jakieś walki, jakby, jak to by powiedzieć, nie jestem pizdą. Więc wyszłam do tego pojedynku. Może to jest jakiś temat na walkę w tym roku? No, sam no tutaj, no. No jest, no jakby uraziło mnie to. No to już coś sobie analizujemy. Słuchaj, jak już tak mówię o tym, co ty kiedyś powiedziałaś, bo bardzo lubię to robić, to chyba w rozmowie z Super Expressem wspominałaś o tym, że marzysz o tym, żeby uzyskać wolność finansową, mieszkać gdzie będę chciała na świecie i zarabiać sobie na przykład przez internet, o mieszkaniu z ogródkiem. Trzeba marzyć i spełniać swoje cele. To jest rozmowa z Super Expressem. I co? Ten OnlyFans to jest dobra droga? Jaj co? Nie mam nadal mieszkania z ogródkiem. A OnlyFans sprawi, że będziesz miała? No może jeszcze kilka walk. I pewnie kredyt hipoteczny. Więc wiesz co? Udało mi się właśnie dokonać zakupu w Gruzji. A więc tam są w ogóle, wiesz, fajne okazje, możliwości pod wynajem taki, wiesz, wakacyjny. A jeżeli chodzi o mieszkanie. Byłeś, tak. Tak, razem z Sybą. A jeżeli chodzi o mieszkanie z ogródkiem, to nadal jeszcze tego marzenia nie spełniłam. Mam nadzieję, że niedługo się uda. Jeżeli chodzi o wolność finansową, to cały czas działam w tym kierunku, żeby właśnie pracować przez internet jak najwięcej. To też nie jest takie proste, wiesz, nie jest takie hop-siup, więc wszystko tam muszę codziennie nad tym pracować, budować. No i mam taką nadzieję, że się uda, że będę mogła na przykład w okresie tutaj zimowym, grudzień, styczeń, nie wiem, na przykład luty, jeszcze marzec, mieszkać w jakimś ciepłym miejscu. Może to będzie Gruzja, a może, nie wiem, Miami. Nie chcesz rozmawiać o OnlyFans? Czy to nie jest problem? A jakie pytanie było? Bo o ten OnlyFans chciałam zapytać, o ten tak, portal. Nie, zapraszam wszystkich bardzo serdecznie, tutaj nie zostanę zbanowana, tak? Nic mi o tym nie wiadomo, przynajmniej nie przez nas. Rok temu niestety TikToka mi skasowano. No, jak nam skasują kanał, to się dowiemy. Może grypsujmy, OF. Nie, no wszystkich zapraszam, nikomu tę krzywdę nie robię. A są ludzie, którzy mają z tym problem? Bo są ludzie zawsze dookoła, którzy lubią co, mieć problem. Nawet moi rodzice z tym problemu nie mają. Moi najbliżsi z tym problemu nie mają. Więc nie wiem, kogo mam jeszcze... Na kogo mam zwracać uwagę, tak? Tak myślę, bo nie wiem do końca, co tam postujesz. Na ludzi, których nie znam? Ale gdybym na przykład wykupił ten dostęp, to w sumie mógłbym uznać, że to jest w ramach dziennikarskiego przygotowania się do rozmowy, także... Zapraszam. No to jest jakaś myśl. Dobra, powiedz nam jeszcze, co nie, u Ciebie. Nie jest drogo. Powiedz nam, co u Ciebie. Znalazłaś kogoś do sprzątania łazienki, bo słyszałam, że tego nie znosisz. Tak, nie lubię sprzątać łazienki, ale właśnie wczoraj wysprzątałam, wylizałam całe mieszkanie, przyszedł nowy odkurzacz, nie będziemy reklamować marki, ale wiesz, mam 3 pieski i muszę codziennie, nawet po 2 razy dziennie odkurzać włosy, więc jestem samodzielna i nie jestem jakąś, wiesz, księżniczką, która nie posprząta. Oczywiście niekoniecznie to lubię, ale jakbyś miał jakiś problem, to może mogę też na chatę przyjść pomóc. No proszę, tutaj u nas w studiu są takie pomieszczenia, które wymagają jakiejś poprawy wysprzątania. Zobaczymy, czy coś że się da. Tak dobrą zrobić. Kawę. Naprawdę mogę, dobra? No, mogę posprzątać. To dobrze, to jest jakiś argument, żeby goście przychodzili do nas. Chciałam jeszcze zapytać o osobę, o której wspominałaś dziś, Mariusz Grabowski, twój ty też masz promotor. To w umowie, że musisz... Tak, jak najbardziej. Muszę Mariusz, 3 razy. Mariusz Grabowski. Już jest spełnione, możemy jechać dalej. Co sprawiło, że ta wasza współpraca trwała, właściwie tak długo trwa? Nigdy się nie zawiodłaś na Mariuszu Grabowskim? No właśnie, wiesz co, dlaczego to tak długo trwa i nawet na początku bez umowy? Dlatego, że Mariusz jest bardzo słownym facetem i jak ci coś obieca, to na 100% to zrealizuje, a jak nie jest w stanie czegoś zrobić, to ci to od razu powie, bo większość ludzi, no tak jest, że obiecają wam tyle, a potem zero z tego wynika. Nic praktycznie, a on po prostu jest też szczery, taki prosty jakby w komunikacji, tak nie, i to mi się podoba. Myślę, że to dzięki temu, tak? Dobra, to jest oklepany temat. Już nie raz Mariusz Grabowski mówił tak? o tym, że jak jakaś kobieta zawalczy, to pierwszą będziesz ty w gromdzie oczywiście, bo tak, o tym mowa. Tak, to jest takie oklepane. Ale naprawdę chciałabyś tego, bo nawet Krzysztof Głowacki ostatnio siedział w tym miejscu i mówił, że szkoda zdrowia. Wiesz co, ale no, w jego przypadku w tak dużej też...
kategorii wagowej, w ogóle, znaczy tam nie ma podziału na kategorie wagowe, ale no wiesz, no tam jednak chłopaki zadają mocne ciosy, a myślę, że ja 60 kg z jakąś dziewczyną, że troną, wiadomo, kostki. Że łuki brwiowe, to wszystko pewnie w zależności od tego how much. Wiesz, jaka to była promocja i tak dalej, więc no może i masz rację, że szkoda zdrowia, więc musiałabym się nad tym poważnie na pewno zastanowić, ale jeszcze takiej propozycji nie było i chyba nie planują tam na razie kobiet. A ja się tam nie pcham. Słuchaj, bo za kilka dni tak naprawdę, za kilkadziesiąt godzin niemal gronda 14, z tego co słyszałem jeszcze przed rozpoczęciem oficjalnej części tej rozmowy, to zobaczymy się w Mieście Grzechów, Krwawy Piątek, tak. Nie pierwszy raz zresztą. Jest jakiś, no może mniej oczywisty gromdziarz, nie mówię o Don Diego Balboa, wszyscy ich kojarzą, ale jakiś gromdziarz mniej oczywisty, którego lubisz, któremu kibicujesz, którego styl walki się tobie podoba? No to wszystkich tych, których wymieniłeś. Właśnie, oprócz nich, ktoś jeszcze? Zdobył serce Ewy Brodnickiej? Bo Gołd wiadomo, no Łukasz Kiedyś Parowiec. Kiedyś był taki, wiesz co, kibicowałyśmy z przyjaciółką Reksią. Reksia, tak. Tak, Reksia. No to, czyli Przemysław Rakowski. Tak, tak. No to jemu kibicowałyśmy, dlatego że chodziło o pieska, z którym nam się kojarzyło nazwę Reksia i dlatego jakoś jego zapamiętałam. Dobry argument. Ale no tak jak mówisz, Don Diego też fajny styl walki, wiesz, walczył z większymi, a interesujące to było, tak inteligentnie boksował. Tobie się to podoba, bo są tacy, którzy mówią, że on się buja na patencie, a są tacy, którzy właśnie doceniają jego inteligencję w ringu. Nie, inteligencja i na pewno też odwaga, to nie jest tak, że to na prawda. Patencie, więc to wiesz, to mówią osoby, które nie mają gustu albo się nie znają, a my się znamy. Także nie, myślę, że fajnie walczę. W ogóle tam, wiesz, przychodzą i nowi, młodzi, nie wiadomo, kto zaraz, wiesz, wyskoczy, gdzieś się stanie popularny, kto jakąś dobrą walkę da, także ja jadę i oglądam naprawdę z dużym zainteresowaniem. Tam nawet na chwilę nie możesz w telefon się spojrzeć, bo to się, wiesz, ktoś wygrywa i nagle leży już na glebie i pozamiatane. Także niesamowicie interesujące pojedynki. Ostatnie pytanie ode mnie, wykorzystując to, że mam no, znakomitą pięściarkę obok siebie. Tutaj, gdy na twoim miejscu siedział Arek Wrzosek, potem też to pytanie zadawałem Krzysztofowi Głowackiemu, z tego co pamiętam. Chciałem też zadać tobie, bo to Arek Wrzosek właśnie powiedział, że, bo ja go pytałem, czy charakter do sportów walki to jest coś, co się ma, coś, czego można się nauczyć. I on powiedział, że kiedyś myślał, że to jest coś, co można wytrenować i się nauczyć, a teraz uważa, że albo charakter do walki się ma, albo się go nie ma. Jakie jest twoje zdanie? To prawda. Charakter trzeba mieć. Oczywiście można go wzmacniać, można przygotowywać się też mentalnie do wyjścia do pojedynku, ale ja powiem prosto, albo masz jaja, albo ich nie masz. I nie da rady ich dokleić na walkę. Trzeba naprawdę mocno przepracować mentalnie i możesz mieć najlepszych trenerów wokół siebie, najlepszy sztab szkoleniowy, a wychodzisz tam, czy do ringu, czy do klatki i zostajesz tylko sam ze swoim instynktem i albo odpalisz w sobie takiego zwierzaka, ale myślącego, no albo pojawia się strach, niektórzy to opisują jako nogi z waty, totalne, wiesz, takie zamroczenie, że nie myślisz, masz taką mgłę mózgową, więc no to trzeba trochę wypracować, ale trzeba mieć na pewno jaja do walki. A ty miewałaś coś takiego, to właśnie w książce Tysona jest fajnie opisane, jak on już znakomity pięściarz wtedy, ale jak wielkie wątpliwości miewał tuż przed walką, że chciał uciekać z hali, coś niesamowitego. No nie, aż tak nie miałam, ale wiem, że właśnie takie wyższe kategorie wagowe czasami, nie wiem, gdzieś tam pojawiał się płacz, że chłopaki płaczą w szatni, jakby nie oceniam tego każdy na swój sposób, ale tak, miałam czasami takie, wiesz, myśli, a co będzie jak przegram, każdy się boi najbardziej tej przegranej, tak? No jak sobie to, wiesz, wypracujesz, że no trudno jakby, przegrana to przegrana, ale przygotowujesz się najlepiej jak potrafisz, nie można bać się nokautu ani ciosów, jak sobie to gdzieś w głowie przepracujesz mentalnie, to wychodzisz naprawdę na większym luzie i walka sprawia ci większą przyjemność. Dobra, to żeby moi drodzy... Czyli nie można bać się przegranej. I to jest klucz. Tak. Dobra. I tak samo jak w sporcie, tak samo w życiu. Wiesz, że ten sport też pomaga podejmować łatwiej decyzje, być bardziej odważnym. I też to, co mnie nauczyło przez cały ten okres kilkuletniej kariery, to to, że to jest moje życie, ja je przeżyję
I no jest jakby nieważne, co mówią inni ludzie oprócz rodziny, najbliższych. Nie można żyć w strachu też przed opinią innych ludzi. To chyba ty kiedyś w jednym wywiadzie powiedziałaś o tym, że nauczyło ciebie życie tego, że gdy nawet jest taki słabszy okres, to wiesz, że trzeba poczekać, bo zaraz na horyzoncie pojawi się jakaś fajna perspektywa. No i to się tak zawsze zdarza w moim życiu, że jak coś się wali, wiesz, dostaję po dupie, spokojnie, na spokojnie, zaraz się wydarzy coś pięknego i tak jest. Dobrze, bardzo Tobie dziękuję za Twój czas. Moi drodzy, dwie rzeczy, które na pewno trzeba zapamiętać po tej rozmowie. Po pierwsze, w tym roku kolejna duża walka na dużej gali Ewy Brodnickiej, która wraca do klatki. A druga ważna sprawa jest taka, że już w najbliższy piątek Gromda 14 w Mieście Grzechu. Jak ktoś by chciał zdjęcia, autograf od Ewy Brodnickiej, to zapraszamy. Bardzo Tobie dziękuję, że odwiedziłaś nasze studio. Dziękuję bardzo, było bardzo miło, dobra kawa i w ogóle sympatycznie. Oby tak dalej, do zobaczenia. Nie spodziewałam się. Naprawdę? Tak nas nisko oceniałaś? Wydało się, nie, było super, dziękuję. I tego się trzymajmy. Dobra, dziękuję Wam bardzo za uwagę i do zobaczenia.